Nie mam ulta, najgorzej. Nita, 31 power cubesów. Czy wy to widzicie? Halo? Co tu się wydarzyło w ogóle? Cześć, jestem Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, na samym początku z tego miejsca chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zostawione pod ostatnim odcinkiem 50 tysięcy łapek w górę. A uwierzcie mi, że takie wyniki nieczęsto się kręci w branży gamingowej. Więc jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Moi drodzy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj wymaksujemy sobie Sandy. Jak widzicie, udało mi się przekroczyć próg 12 tysięcy puszek, dzięki czemu odblokujemy za darmo Megaboxa. Jak dobrze pamiętacie, od 6 tysięcy pucharków z Alei Pucharków zawsze wypadał mi ze skrzynki jakiś Star Power albo Zadymiarz. Więc mam nadzieję, że ta passa dalej trwa i że dzisiaj wypadnie mi jakiś Star Power z darmowego Megaboxa. Otwórzmy sobie na początku Big Boxa. Monety, punkty mocy do Sandy, bilety na wydarzenie i 12 klejnotów. Przejdźmy sobie teraz do sklepu. Jak widzicie, sklep się resetuje nam za 19 minut. Specjalnie wstałem troszeczkę wcześniej i nagrywam ten odcinek tylko po to, żeby wymaksować Sandy, a po godzinie 10 sklep się nam zresetuje i może się pojawi nowy Star Power do legendarnego Zadymiarza. Zacznijmy, moi kochani, na początku od kupowania Megaboxa. Więc moi kochani, za każdego Megaboxa, jakbyście zostawili tak 2000 łapy w górę, bym był naprawdę mega szczęśliwy. No i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał. Jeżeli macie taki czerwony przycisk na dole, kliknijcie w niego, później dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A my, moi drodzy, otwieramy. Trzymajcie kciuki. Let's go! Pierwsza skrzynka, 206 monet, punkty mocy do Sandy i możemy go podnieść już poziom wyżej. Do tego bilety na wydarzenie. Okej, okay. Sandy możemy podnieść na poziom 8. Okej, okay. Za stówkę oferta będzie najkorzystniejsza. Okej, moi drodzy, zapłacono. Może tym razem coś spadnie. Uwaga! Bang! Monety, Sandy i dwa bonusy. No niestety nic, kolejny Megabox. Bang! Tu tylko monety, punkty mocy do Sandy, ale srogo posypało 254 i 3 bonusiki, token doubler i gemy. Super! Okej, kupujemy ostatniego Megaboxa. Ale zanim otworzymy kolejnego Megaboxa, chciałem wam coś bardzo ważnego zakomunikować. Moi kochani, dzisiaj na kanale mojej dziewczyny, do której link znajdziecie w opisie, wjechał przekozacki odcinek, gdzie Sandy została skonfrontowana z każdym Zadymiarzem 1 vs 1. Więc jeżeli jesteście ciekawi, kogo Sandy pokonuje, a komu nie daje rady, koniecznie wbijcie i obejrzyjcie ten materiał, bo moim zdaniem naprawdę jest ciekawy. Okej, czas otworzyć kolejnego Megaboxa. Bang! I moi drodzy, 340 monet, punkty mocy do Sandy. Czy mamy już na maksymalnej randze? Tak jest, 119 punktów, bilety na wydarzenie oraz klejnoty, super. Ulećmy sobie na poziom 9. Tak jest, moi kochani. I mamy możliwość odblokowania gwiezdnej mocy Zabójcze Piaski. To ja teraz czekam 11 minut, a sklep się zresetuje i za chwileczkę się widzimy. Okej, moi drodzy, jesteśmy po krótkiej przerwie i zobaczcie, co nam się pojawiło w wydarzeniach. Nowe wydarzenie, eliminacja, nabieranie masy. Każdy kontra każdy, zadaj bossowi więcej obrażeń niż pozostali gracze. Im więcej zadasz obrażeń, tym wyżej uplasujesz się w meczu. Brzmi to naprawdę mega ciekawie, więc dzisiaj sobie to przetestujemy, a teraz otwórzmy sobie Megaboxa, którego mamy w przecenie w sklepie. W dzisiejszym odcinku maksujemy Sandy, więc dokupmy sobie troszeczkę skrzyneczek. Kolejny Megabox. 532 golda, no i 5 punktów na wydarzenie. No niestety nic, ten Megabox oczywiście był z przeceny. Dodatkowo w sklepie pojawił się nowy skin do Sandy, tylko będzie dostępny dopiero za 6 dni i 23 godziny. I co, on teraz będzie cały czas tutaj zblokował slot w sklepie? Jest to dla mnie mega dziwne zagranie. Niestety w sklepie nie mamy do kupienia żadnego Star Powera. Jestem mega smutny z tego powodu. Ale została nam jeszcze jedna mega skrzynka, którą możemy otworzyć z Trophy Roada. Więc moi kochani, trzymajcie mocno kciuki, żeby coś wypadło. Lecimy! Let's go! Dwa bonusy. Czemu nie dwa przedmioty albo jeden przedmiot? Dobra, niestety nic, tylko gold i podwajacz żetonów. Najgorzej. Pieniążki są na koncie, jest 2000 golda, a w sklepie niestety nie ma nic, tylko podwajacz żetonów. Mega skrzynka już zakupiona ze sklepu, zostały nam 102 gemy. Wykorzystam je dzisiaj dla was, otwórzmy jeszcze jednego Megaboxa, lecimy. Pozostałe bonusy, no nie wierzę, no po prostu nie wypada mi dzisiaj nic, szkoda. Okej, moi kochani, zagrajmy sobie eliminację legendarnym Zadymiarzem, jakim jest Leon. Leon jest bardzo fajny, ponieważ jest dosyć szybki, mocno
atakuje. Na przykład takiego Colta sobie, o, robimy na raz, dwa, tylko trzeba bardzo blisko podbiec. No i potrafi jeszcze dodatkowo znikać, więc na początku zbierzmy sobie chociaż takie 4-5 Power Cubesów, żeby mieć siłę, żeby z kimkolwiek walczyć. Okej, okay. I będziemy obierali taką taktykę. Obijamy bossa, później jeżeli ktoś ma dużo Power Cubesów, to obijamy go. No i tak w kółko. Zobaczymy, czy ta taktyka się sprawdzi. Mortis, 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 znikam. Obijaj go! Tak jest, udało mi się te Power Cubesy wygrać. Mamy 9 Power Cubesów na moim koncie. Super. Uciekamy, uciekamy. Gdzie jest bot? Tu jest bot, którym muszę się zająć. Tego Leona bym pokonał. Dobra, zabiłem go. Pięknie, 2 Power Cuby. Najsik. No i nie możemy dać się zamknąć też innym graczom. Pamiętajcie, widzowie, że tutaj trzeba obijać bota, ale pamiętajcie, że tutaj nie ma sprzymierzeńców. Tutaj nie ma sprzymierzeńców, trzeba cały czas uważać na innych, bo oni się tylko czają na wasze Power Cubesy. Jestem na tak, trzymaj. To jest dosyć już chyba ranga. Ten Crow będzie chciał skakać, czy co? Panie Kruku, proszę mi stąd odejść, co? Dobra, bot się sfokusował na mnie. Ja się chowam szybko za skałę. Cyk, do widzenia. Jesteś na czele, okej, okay. I tak trzymać. Z dala ode mnie wszyscy. Z dala ode mnie wszyscy, a ja będę tutaj obijał bota. Taka taktyka. Okej, okay. Kolejny cube. Kolejny cube. Kolejne cuby. 13 poko. Wow, 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 wow. Okej, okay, okej, okay, ej, ej, jestem, tak trzymaj. Dobra, jestem znowu na czele, bo ktoś mi chciał tutaj, uciekam. Niewitka. Niewitka. Niewitka, niewitka. Nie, zostaw mnie, Leon. Zostaw mnie, Leon. Dobra, robię go. Wow, wow, o mało brakowało, bym stracił wszystkie swoje Power Cubesy. Poczekajmy na życie, poczekajmy na życie. I obijamy dalej bota, obijamy bota. Tak jest, jestem na czele. Nie oddajemy im damage'a, nie oddajemy. Zbijamy jak najwięcej punktów temu robotowi. Oni już nie wygrają, bijemy po 1000. To jest naprawdę duży już damage. To już jest duży damage. Poko w sumie też mógłby się tutaj sprawdzić, bo możemy się wtedy leczyć. Ten poko się na mnie czai, wiecie? Ten poko się na mnie czaje, ja znikam. Ja znikam, bo tutaj jest za duża zadyma. Każdy chce mnie obić. Dobra, ale już chyba tyle zadałem damage'a temu robotowi, że chyba mnie nikt tutaj... Ała, ała, ała! Nawet jak mnie zabiją, nikt mnie nie przegoni. Gin! Dobra, jeszcze porobiłem tego Colta. Czy wy to widzicie, co się dzieje? Poczekajmy na życie, poczekajmy na życie w tym krzaczku. Chyba, że ktoś się zaraz respi i będzie kaszanka. Dobra, 12 tysięcy życia na Leonie, tak? No to nice, no to nice, Farrell. Dawaj, dawaj, obijaj, obijaj, obijaj go! Nie mogę tak robić. 22 Colt, 22 Colt. Co tutaj się dzieje? Tak jest! Udało mi się utrzymać pierwsze miejsce. Moi drodzy, tak wyglądał ten tryb. Moim zdaniem dobra taktyka Leonem, można znikać, szybko się przemieszcza, ale teraz sprawdźmy sobie innego zadymiarza, może na przykład Bibi. No jestem mega ciekawy, moi kochani, jak postać Bibi sprawdzi się na tej mapie. Jak dobrze wiemy, Bibi bije tylko i atakuje na blisko. Jeżeli ulta nabijemy, no to wtedy ona może strzelić gumą. Na razie, moi drodzy, skupmy się na Power Cubesach. Podejrzewam, bez 10 Power Cubesów nawet nie ma co podchodzić do tego bota, ani walczyć z kimkolwiek. Tutaj Leon już ma 3 Power Cubesy, jest to naprawdę już sporo. Jakaś Rose'a, którą oklepiemy od razu. Bomba, bomba. Dziękuję za cuba. Do tego Leona nie podchodzę, bo Leon Bibi robi... Aha, tu jeszcze Colt się zrespił. Na raz, dwa. Guma. Bomba. Leży. Super, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Uciekamy, uciekamy. Schowajmy się troszeczkę. Nie atakujmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy na czele. Pięć. Uciekamy. Nie możemy dać się zabić. Nie możemy dać się zabić, jeżeli gramy postacią na blisko. Tu jeszcze Rose'a. Leon na 12. Co on robi? Taki Leon na 12. Ja to wszystko kroję przecież. Halo. I do widzenia. Dziękuję, Kolcik, że nawet nie podeszłeś do tego cuba. Teraz zastanówmy się, gdzie jest robot. Nie możemy dać się też zaskoczyć innym. Zagrajmy coś takiego. Bomba. Po 4000 bije. Super. Tutaj już zadaje spory, spory damage. 4000. 4. 4, 4. Uciekam. Pokonuję tego. Myślałem, że to Sakura. Nie, nie, pokonuję. Nie wiem, co to była za postać już, kurczę, zapomniałem. Dobra, jestem mega skupiony na gierce. Nie chcę tego przegrać. Po 4000 bije. Patrzcie, ja tylko podchodzę na blisko. I mu zbiłem już w sumie prawie całe życie.
Nie. Odejdź ode mnie. 14 power cubesów. Rosa, spadaj. Okej, jestem mega łakomym kąskiem na tej mapie. 15 power cubesów BB. Jeżeli gracie BB i macie dużo power cubesów, możecie atakować jak najwięcej. Dobra, guma jeszcze. Ofensywna guma. El Primo, bomba. Teraz do końca. Już walczę. Nawet jak padnę, to nie szkodzi. Okej, zostało mu 4000 życia. Nie ma najmniejszych szans, żeby ktoś mnie pobił. Tak jest. Zobaczcie, jeżeli macie na BB 10 power cubesów, nie martwcie się o nic, macie dużo życia, duży damage, więc ten tryb możecie wygrać sobie od tak. No to przyszedł czas teraz, moi drodzy, zagrać eliminację Rico. Sprawdźmy, jak mu pójdzie. Mamy Ricocheta, moi drodzy, i po prawej stronie jest jakiś Mario. Troszeczkę daleko poszedłem po tego Power Cubesa, niepotrzebnie. No ale gramy oczywiście na początku troszeczkę mniej odważnie, ponieważ musimy nazbierać sobie power cubesy. Rico ma bardzo, ale to bardzo mało życia. Gdybym jeszcze miał do niego star power, który pozwoli mi na to, żebym szybciej biegał, to by było super. Ale no niestety takiego star powera jeszcze nie mam. Zobaczcie, ten Rico ledwo co mnie uderzył i już nie mam prawie że życia, więc trzeba mocno uważać. 4 power cubesy, tutaj będzie 5. Dobra, ten Cold jest obijany. Jest obijany przeze mnie. Odczep się. O, ma ulta. Najgorzej. Strzeli nim pod kątem, czy nie? Muszę uciekać jeszcze. 8-bit tutaj się czai na mnie. Jak tu w niego przycelować? Tak. Dobra. Ult. Dobra, leży. Na szczęście udało mi się go pokonać. 7 power cubesów. Nie jest źle. Jak na Rico? Bardzo spoko. Bardzo spoko mi się wydaje. Tylko że jeszcze ani razu bota nie uderzyłem. To jest najgorsze. A tutaj chodzi o to, żeby pokonać robota. A on ma już 60% życia, więc troszeczkę wolno zbieram te cuby. Jest i robot. Całego ulta w niego pakuję od razu. I całą seryjkę, tak jest. Chodź tutaj do mnie, przyjacielu. O, tak. Tak się bawimy. Dokładnie tak, przyjacielu. Jesteśmy już na czele, zobaczcie. Udało mi się zbierać 9 power cubesów. Troszeczkę go pobijać i jesteśmy już na czele. Cały czas go obijam. Mam nadzieję, że się uda mi utrzymać jak najdłużej na tej pozycji. Dobra, cały czas go obijam. Biję po 800. To jest naprawdę już sporo, jeżeli chodzi... Ała. Jeżeli już chodzi o takiego... Dobra, padnę. Padam? Nie, żyję. Żyję, jakimś cudem żyję. Na szczęście udało mi się to przeżyć. Okej. Ta Sherry będzie ultowała przez ścianę? Nie ultuje. Dobra. Zabiłem. Obijam dalej. Obijam cały czas, moi drodzy, bota. Tutaj jeszcze tego Karla, gdybym pokonał. Pokonałem go pięknie. Nie mam ulta. Najgorzej. Nita, 31 power cubesów. Czy wy to widzicie? Halo. Co tu się wydarzyło w ogóle? Dobra, i teraz. Kurczę, nie. Kroję te cuby. I gdzie jest ult? Muszę załadować ulta. Nie udało mi się, ale udało mi się obronić pierwszą pozycję. Czyli, moi kochani, taktyka taka się potwierdza. Gramy na spokojnie, zbieramy minimum 10 power cubesów, później klepiemy Michę robotowi. Zobaczcie, miał zbite 40% życia, zostało mu 60, a ja jeszcze nadrobiłem wynik. Więc Rico jak najbardziej się również spisuje. Więc, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Mam nadzieję, że takie 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem to minimum siądzie. Sprawdźcie koniecznie, czy subskrybujecie już mój kanał. No i nie zapomnijcie również dołączyć do mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie. Tam dodaję codziennie ciekawe story. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!